Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was super elastycznym, idealnym ciastem na krokiety z masłem. Na moim kanale już jest jeden filmik, również przepis na idealne ciasto na krokiety, ale tamten przepis jest na oleju, a tutaj ten, który Wam prezentuję, jest na maśle. Te krokiety, które teraz zrobiłam, będę robiła z farszem wigilijnym, takim postnym, z kapustą, pieczarkami i grzybami. Pyszny farsz, na który Was serdecznie zapraszam, który jest albo będzie na moim kanale. Serdecznie Wam go polecam. Jak zobaczycie, już moje krokiety są ciepłe, ale zobaczcie. Nic się z tymi krokietami nie dzieje. Pięknie pachną masełkiem. Możemy je zwijać jak chcemy, czy w rulony, czy w koperty, no i nic się z nimi po prostu nie będzie działo. Na pewno każdemu wyjdą, no chyba że nie będzie robić według przepisu, ale tak jak widzicie, no nie wiem co jeszcze mogę pokazać, że nic się z nimi nie dzieje. Naprawdę są super elastyczne. Łatwe w zrobieniu, nie potrzeba miksera, można zrobić to rózgą, ja robiłam mikserem, żeby było to szybciej, ale można to zrobić ręcznie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba, na który Was serdecznie teraz zapraszam. Do przygotowania ciasta do krokietów będą nam potrzebne takie składniki. 600 g mleka, 250 g mąki pszennej, 4 jajka, 50 g roztopionego masła i szczypta soli. Mleko podgrzewamy, żeby było ciepłe. Masło należy roztopić. Jajka powinny być w temperaturze pokojowej. Jeśli trzymamy jajka w lodówce, wyciągnąć należy je przynajmniej 2 godziny przed robieniem ciasta. No więc możemy zaczynać. Ja mam już masło, tak jak widzicie, roztopione. Mleko jest ciepłe. Jajka wyjęłam wcześniej. Mąkę należy przesiać. Więc wybijamy najpierw jajka. Dodajemy szczyptę soli. Chwilę będę miksować. Można to robić również, słuchajcie, rózgą. A teraz na przemian będę dodawała mąkę i ciepłe mleko. Najpierw może dodajemy całe, dodam masło. Pamiętajcie, żeby mąka była przesiana. Słuchajcie, i z Wami zrobiłam te krokiety. Ciasto do krokietów musi być bardzo rzadkie. Mieszamy tak długo, aż zauważymy, że nie ma tutaj żadnych grudek.
I słuchajcie, teraz to ciasto zostawiamy na przynajmniej pół godziny, żeby ono sobie mogło troszeczkę odpocząć. No i potem będziemy je smażyć. Pamiętajcie, żeby przykryć talerzykiem, czy przykryć folią to ciasto i niech tak sobie odpoczywa. No i słuchajcie, minęło to pół godziny, gdy ciasto sobie odpoczywało. Teraz nagrzewam patelnię na średniej mocy palnika. Delikatnie dotykam tylko masełkiem, jak widzicie. I będziemy dodawać nasze ciasto. Pięknie rozprowadzić je po całej patelni. Pozostawiamy. Słuchajcie, tak minutkę do półtorej. Pierwsza strona troszeczkę dłużej się smaży. Gdy obrócimy już krokieta na drugą stronę, smażymy go znacznie krócej. Myślę, że ten przepis również Wam się spodoba. Już jeden przepis na moim kanale jest. Jest to przepis na oleju. Również bardzo dobry, sprawdzony przepis. Nie wierzę, że komuś może się ten krokiet rozwalić albo źle usmażyć, bo robię go wiele lat. W mojej rodzinie robimy go wszyscy, nigdy nic nie stało, więc myślę, że i Wam się uda. Są to krokiety, co się robi bardzo szybko. Mam nadzieję, że ten przepis również Wam się spodoba i zagości w Waszych domach. Jak zauważyliście, ja te krokiety nie robię zbyt cienkie, ani zbyt grube. Takie wydaje mi się w sam raz, no, żeby potem zawinąć nadzienie, żebyśmy też nie jedli samego krokieta, ale też, żeby ten krokiet był wyczuwalny. Już będę przekładać, widzicie? Zobaczcie, jak pięknie wychodzi. Tą stronę będziemy smażyć trochę krócej i tak będziemy robić kolejne krokiety. Ile sztuk wyjdzie z takiej ilości? Trudno powiedzieć, jaką użyjecie patelnię. Jakiego rozmiaru. Więc każdemu pewnie wyjdzie inaczej. No mi tej wielkości patelni wyjdzie około 20 krokietów. I widzicie, już mamy. Przekładamy go. Gorące. I tutaj dodajemy odrobinę, ja nie dotykam tym nożem patelni, tylko masełkiem, żeby mi ktoś nie zarzucił, że nożem szuram. I znowu dodajemy, oj, wylałam sobie, dodajemy ciasto. I smażymy powtórnie. Jeśli by Wam zrobiły się jakieś tam niedociągnięcia, jak ja to mówię, to właśnie z tej strony możecie sobie to poprawić. O, jak jest jakaś tam dziurka, czy no, gdyby tutaj gdzieś tam coś było, to zawsze z tej strony sobie możecie po prostu dolać trochę ciasta. Jeszcze ten naleśnik jest gorący, ale chcę Wam pokazać po prostu, jak on wygląda. I zobaczcie, no, mimo jest ciepły, zobaczcie, co ja z nim mogę robić. Mogę z nim wszystko robić. Więc i nic się nie rozwali. Nie rozerwie się, jest elastyczne. Popatrzcie. Więc myślę, że przepis Wam się spodoba, że zagości w Waszym domu. Zapraszam Was również na moje krokiety, które robię, wigilijne krokiety, takie z kapustą, z pieczarkami, z grzybami, pyszny farsz, który będzie lub jest już na moim kanale, który już nagrałam. Naprawdę bardzo dobry, polecam go zrobić. Na pewno Wam i Waszym domownikom zasmakuje. Na dzisiaj to już będę kończyć. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. A ja biorę się za dalsze naleźniki. O, tam troszkę dłużej zostawiłam, ale to nic.